Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Moim gościem jest pan Zbigniew Modrzejewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Modrzejewski jest ekonomistą, filozofem z wykształcenia, jak również, jakby to powiedzieć, ekspertem do spraw niemieckich, ponieważ kilkadziesiąt lat tam za naszą zachodnią granicą mieszkał. Ja tutaj bym chciał zapytać, bo pan się w tych kwestiach bardzo dobrze orientuje. Bardzo popularny temat, nazizm w rozwinięciu, narodowy socjalizm. Jak to naprawdę było z tą ideologią? No właśnie, na ten temat krąży też masę różnych mitów. Począwszy od zaplanowanego spisku, aż po, powiedzmy, samodzielny rozwój. No jak wszędzie, prawda leży gdzieś tam po środku. Jest to jak zwykle zbiór pewnych zjawisk, które się, powiedzmy, spiętrzają. Cofnijmy się w ogóle do powstania partii nazwanej później Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką Partią Robotniczą. Ona na początku nazywała się tylko i wyłącznie Niemiecką Partią Robotniczą. Jednym z jej twórców był ekonomista niemiecki Gottfried Feder, bardzo ciekawa postać, który zajmował się problemem lichwy. I Adolf Hitler, to była właśnie taka partia, no można powiedzieć, trochę kanapowa, używając dzisiejszej systematyki, i Adolf Hitler jak gdyby dołączył do tej partii na polecenie Ernesta Röhma, późniejszego dowódcy SA, w ramach, po prostu jako szpicel wywiadu Freikorpsów. I jak gdyby wszedł w te kręgi partyjne i partię, którą miał rozpracowywać, po prostu przejął. Ta partia liczyła tam wtedy kilkuset członków, bodajże 500, coś tam. Hitler ma chyba numer, miał 555, taki dosyć ciekawy, z którego też się próbuje odczytać jakieś tajemnicze symbole. Nie sądzę, żeby to tak było. Rozwój partii tej narodowo-socjalistycznej jest bardzo interesujący, dlatego że można powiedzieć, to był typowy taki napędzający się ruch. Tak jak mówię, Hitler dodał ten przymiotnik określający jako narodowy socjalizm, chcąc się odciąć od międzynarodowego socjalizmu, który kojarzył się ludziom oczywiście z rewolucją bolszewicką. Natomiast nazywanie, to Niemcy się właściwie strasznie oburzają o to, jak mówię, że przecież Hitler nie był wcale przedstawicielem prawicy, tylko właściwie był typowym lewicowcem, tak? No to oczywiście jest to oburzenie, no bo SPD czy powiedzmy Zieloni nie chcą mieć w swoim szeregu tak promiennej postaci. Mm-hmm. Ale no niestety konotacje są jednoznaczne. Hitler był rzeczywiście socjalistą. Z przekonania, czy nie z przekonania, trudno powiedzieć. Na pewno inspirował się pismami masońskimi, to jest też ciekawa rzecz. I właściwie ten okres jego działalności, aż do tego słynnego puczu monachijskiego w 1923 roku, w sumie nie, jak gdyby zastanawiające jest, że jest na ten temat masa opracowań naukowych, ale jeśli chodzi o publikacje typu gazetowego, to właściwie cały ten okres jest jak gdyby wymilczany, jak również skutecznie przemilcza się okres do 1933 roku, Hitler w wyniku wyborów zdobył władzę w Niemczech, i to na marginesie, to też jak gdyby tak unika uwadze. Hitler wygrał wybory tylko dzięki temu, że nie doszło do porozumienia między komunistami a socjalistami, socjaldemokratami, a przeciwny temu porozumieniu był towarzysz Stalin. Tak. Możemy się zapytać, dlaczego towarzysz Stalin miał interes w tym, żeby Hitler zdobył w Niemczech władzę, tak? To jest tylko takie bardzo spiskowe pytanie, które ja ośmielę się tutaj postawić. Działania partii, w ogóle jest ciekawa przemiana mentalna członków tej partii. To znaczy, ta partia w latach 20., można powiedzieć, miała wszelkie znamiona tak zwanego ruchu ludowego, czyli była blisko ludu. Natomiast ciekawy fenomen psychologiczny pojawia się w momencie, kiedy ta partia przejmuje władzę. To znaczy, mówiąc tak żartobliwie, kiedy chłopaki przesiadają się z tramwajów do opancerzonych limuzyn typu Mercedes. Dokonuje się niesamowita zmiana mentalna. Takim klasycznym portretem, sam Hitler może się aż tak bardzo nie zmienił, bo Hitler był człowiekiem o dosyć ascetycznych skłonnościach. Był w ogóle wegetarianinem, bo na dzisiejszy dzień określilibyśmy w jakimś sensie jako dziwaka. Natomiast wracając właśnie do tej przemiany mentalnej bonzów
niemieckich, to takie rasowe postacie to są Goebbels i Göring, szczególnie Göring, Hermann Göring, szczupły, odważny pilot z okresu I wojny światowej, przekształca się w spasionego typa, faszerującego się narkotykami, zwłaszcza morfiną i koksem, i któremu absolutnie nie przeszkadza to, że niemieccy żołnierze zawsze nie zdychają na frontach. W tym czasie urządza sobie polowankę, jego ulubionym zresztą terenem polowań była Puszcza Białowieska. Goebbels, który ożenił się też bardzo ciekawie, bo ożenił się z dziedziczką domu Kwant, tam były zresztą koneksje żydowskie z jej strony odnośnie doktora Friedlandera, to też taki trochę taki smaczek jest. Także można powiedzieć, no to typowe zjawisko, gdzie to dzisiaj w tym popularnym żargonie mówi się, że ktoś dorwał się do żłobu, czy bodajże używają określenie koryto, nie? To jest takie określenie, którego się powszechnie używa, że tutaj walczą o koryta, nie? Więc to jest nic nowego, o koryta walczono zawsze i problem koryta funkcjonował również w nazizmie. Ciekawą rzeczą jest właśnie finansowanie tej partii. Otóż partia NSDAP wprowadziła w Niemczech tak zwane bony rozliczeniowe, które były formą niezależnej waluty. Jest to rzeczywiście dosyć rewelacyjny system powiedzmy funkcjonowania w obiegu pieniądza. Powstają na tym tle różnego rodzaju teorie spiskowe, że w związku z tym tutaj został wciągnięty w tą wojnę przez oligarchię finansową, bo powiedzmy im to nie pasowało w ich koncept pieniądza dłużnego. Ja bym tak daleko tymi rozważaniami się nie kierował. Na pewno druga wojna światowa, którą Hitler, za której autora Hitler uchodzi, była mile widziana przez oligarchię finansową, to mamy bardzo dziwne zjawiska, które się dzieją. Dlatego, że można powiedzieć, strumień pieniędzy płynął cały czas. I tu warto prześledzić, polecam pracę Adama Lebora o Banku Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei pod tytułem Wieża w Bazylei, która dokładnie zajmuje się istniejącym po dziś, mającym ogromne znaczenie Bankiem Rozliczeń Międzynarodowych i był to bank, przez który naziści mogli w czasie, czy tam powiedzmy sobie szczerze Niemcy narodowo-socjalistyczne, określenie naziści jest dla mnie trochę takie płytkie. Niemcy mogły sobie w czasie II wojny światowej załatwiać określone operacje, transakcje finansowe również z uczestnikami wojny z drugiej strony. Mało kto wie, że koncern IG Farben funkcjonował również w Nowym Jorku. Także to są takie smaczki dziwne. Niemcy sprowadzali poprzez te płatności regulowane właśnie przez Bank Bazylei i Wolfram z Portugalii. To funkcjonowało. Nie? Na jakiej zasadzie? Znane jest to słynne spotkanie w 1944 roku w hotelu Belrusz, czy jak on się tam nazywał, w Strasburgu, tych różnych finansistów niemieckich, którzy już przygotowywali się, co będzie po wojnie. Ciekawe są losy Ludwiga Erharda i jego chroniącej jego ręki Obergruppenführera Ollendorfa. No, Ludwig Erhard uchodził później za ojca cudu gospodarczego. No, tak, liberalizm. Także o ile jego szefa, jego protektora, czyli Obergruppenführera Ollendorfa powieszono w 1948 roku, o tyle Erhardowi nic się nie stało. Zresztą Erhard nigdy nie był członkiem partii narodowo-socjalistycznej. Pytanie, dlaczego Ollendorf go chronił? I co Ollendorf wiedział, tak? Także do końca na te pytanie nie uzyskamy odpowiedzi. Ja sądzę, że dużą rolę odgrywa oczywiście coś takiego jak funkcjonowanie w ogóle systemów elitarnych. I po prostu narodowy socjalizm wydał nową elitę i ta elita powstała, tak jak czerwoną burżuazję według Gillasa wydał komunizm, tak tutaj powstała powiedzmy ta, nazwijmy to burżuazja narodowo-socjalistyczna. Partia pierwotnie ludowa zdegenerowała się, zresztą w obrębie partii w 1934 roku w czerwcu doszło do krwawej rozprawy, która jest znana jako Noc Długich Noży, gdzie około 200 czołowych przedstawicieli, głównie SA, zostało wyrżniętych, w tym również Ernst Röhm. I pytanie, dlaczego Ernst Röhm został zamordowany, no, czy Edmund Heines, obaj zresztą byli homoseksualistami, czy dlatego zostali zamordowani? Nie sądzę. Röhm został prawdopodobnie zamordowany jako niewygodny świadek.
na ten temat, powiedzmy, są określonego opinie i ja bym się przychylał właśnie ku tej tezie. Tak. Ale też takie skrzydło bardzo prosocjalne, to się nazywa straserzyzm. Tak, tak, to oni, jeden tak, z braci został zamordowany. Tak, to takie bardzo prosocjalne, takie bardzo socjalistyczne wręcz skrzydło zostało też wycięte. Ono zostało spacyfikowane, to jest ta grupa, która związana była jeszcze z pierwotnym założycielem partii Gottfriedem Federem, który, tak jak mówię, zajmował się problematyką pieniądza dłużnego. I czyli powiedzmy, że Partia Narodowo-Socjalistyczna jakoś się przekształciła, tylko właśnie w co się przekształciła? Partia Narodowo-Socjalistyczna, tak jak mówię, uległa typowej degeneracji partii władzy absolutnej, stała się po prostu takim molochem, który służył utrzymywaniu tej nowo powstałej, nazwijmy to, burżuazji partyjnej, tak, która już była zblatowana z wielkim przemysłem niemieckim. I te koneksje szły również poprzez Atlantyk i były w Stanach i były żywe i jak widzimy, jak Amerykanie chronili później po 1945 roku jednych narodowych socjalistów pokazowo wieszano, a drugich chroniono. Tak, wielu naukowców na przykład. Proszę? Wielu naukowców na przykład. Tak, oczywiście. Czy weźmy grupę Waltera Wernera von Brauna, który był twórcą słynnej rakiety V2 i który był uchodzi za ojca amerykańskich badań kosmicznych i ojca słynnej rakiety amerykańskiej Saturn V, która później wyniosła Apollo na Księżyc. Także Wernera von Brauna można by również powiesić, dlatego że korzystał z pracy robotników przymusowych w Peenemünde, których ginęły tam tysiące. A jednak został wykorzystany. Także tutaj można powiedzieć, ta bezwzględna nadrzędność, można powiedzieć, takiej zmowy elitarnej wzięła tutaj górę. A gdyby tak dobitnie kończąc to nagranie, powiedzieć, dlaczego na pewno naziści czy narodowi socjaliści nie byli prawicą? Jakie tutaj pan by argumenty przedstawił, oprócz tego, co zostało powiedziane? Dlaczego to jest lewica? Oprócz nazwy, oprócz samej nazwy socjalistyczna jako taka, na którą wskazałem, samo funkcjonowanie państwa, tak? Państwo było generalnie oparte na kontroli państwa. Niemiecki wielki kapitał znajdował się, on był właściwie z nazwy wielkim kapitałem, on de facto w okresie wojny nie funkcjonował, to wszystko było pod kuratelą władz centralnych, czyli można powiedzieć, że ja wiem, może to jest trochę takie ryzykowne porównanie, ale to była trochę taka forma gierkowszczyzny w sumie. Mhm. Taka gospodarka nakazowa. Gospodarka to produkować nakazowa. Takie oczywiście, ceny, oczywiście. Takie zatrudnienie. Oczywiście, oczywiście. A oprócz tego, a może taka sfera, często się mówi o tym, że lewica to też jest właśnie taka sfera kulturalna. Jak najbardziej, tutaj mamy typowe dla lewicy systemy nakazowe braku wolności wyboru, tak? Mamy jeden określony kierunek i wychowanie w określonym kierunku. Temu służyły oczywiście organizacje typu, organizacja najbardziej słynna, Hitlerjugend, tak? Czy był również tak zwany Jungvolk, mniej znana organizacja młodzieżowa. Później odpowiedniki tego były w państwach tak zwanych socjalistycznych, jak u Niemców wschodnich Wolna Niemiecka Młodzież, czy Pionierzy w związku Radzieckim. Także to jest w sumie chyba moim zdaniem wystarczający dowód, żeby określić Partię Narodowo-Socjalistyczną Niemiecką jako partię jak najbardziej lewicową. Mówi się o tym, że to byli po pierwsze mordowali Żydów, mordowali homoseksualistów, czy na pewno nie są lewicą, bo lewica troszczy się i o Żydów, i o wszelkie mniejszości. No i tu znowu zaczyna być ciekawie, bo z tymi Żydami to jak weźmiemy pod uwagę, kto został wyrżnięty, wymordowania została praktycznie biedota żydowska. Hasydzi, zwłaszcza w Polsce byli. Zwłaszcza ci, ale również biedota z krajów zachodnioeuropejskich. Natomiast dziwnym trafem ludzie tacy właśnie jak przedstawiciele szkoły frankfurskiej, czy późniejszy słynny polityk amerykański Henry Kissinger, bez większych problemów sobie wyjechali do Stanów Zjednoczonych, jak również dziwnym trafem deportację Żydów węgierskich w 1944 roku przeżył niejaki Schwarz, znany obecnie jako Soros. A kojarzy pan takie coś jak porozumienie Hawara w Niemczech? Tak, oczywiście. To znaczy, chodzi tutaj o... Żydzi właściwie wiązali pewne nadzieje nawet z Hitlerem, tak? I Eichmann przecież był w Palestynie, pomijając już pochodzenie Eichmana, które jest, nazwijmy to, bardzo wątpliwe.
powiem tak delikatnie, ono jest bardzo niearyjskie. I sama likwidacja Eichmanna przez wywiad izraelski w 1961 roku, jak sobie przypomnę zdjęcia jego, jak on taki otumaniony stoi w tej szklanej klatce, to mi przypomina trochę likwidację niewygodnego świadka, bo o dziwnym trafem inny morderca, Mengele, spokojnie sobie żył w Brazylii. Pytanie dlaczego? Jak to tu znaleźli Eichmanna, a Mengele nie znaleźli? I ludzie, ono się takie bałachy właśnie się wciska. Porozumienie Hawara było porozumienie dotyczące współpracy właśnie z Żydami zamieszkałymi w Palestynie na skutek deklaracji Balfoura i obejmowało tak zwane wspólne działania i właściwie to funkcjonowało do 1942 roku. W 1942 roku nawet odbywały się jeszcze jakieś szkolenia i to już po wspólnej konferencji w Wannsee. Bo to grupy syjonistyczne tak, miały pewne obozy szkoleniowe pionierów na terenie Niemiec, żeby wysyłać tam, i tam byli pionierzy wysyłani do Palestyny. Po to właśnie Eichmann jeździł do Palestyny. Czyli Niemcy szkolili pionierów do Izraela, a z drugiej strony mordowali... Pojawia w mediach krąży, nazwijmy to drugiego obiegu, krąży taka nazwijmy to bardzo spiskowa teoria, że zagłada Żydów, czyli tej biedoty żydowskiej, bo to głównie o nią chodzi, odbywała się za porozumieniem, można powiedzieć, kahału nowojorskiego i tutaj powiedzmy miało to na celu oczyszczenie jak gdyby udoskonalenie narodu tego, że jeśli przyjmiemy, że Żydzi są narodem, udoskonalenie narodu żydowskiego, natomiast tak jak mówię, to brzmi bardzo spiskowo, wzmiankuje to o tym Douglas Reed w swojej dwutomowej, wydanej zresztą w Polsce pracy Strategia Syjonu. Książka zresztą nie, przez 20 parę lat nie mogła być wydana, więc coś jest na rzeczy. I tutaj powiedzmy też podobno była rozmowa Frankfurtera z Janem Karskim, który wzburzony mu to tam opowiadał, co się dzieje w getcie, na co Frankfurter miał odpowiedzieć: panie Karski, mi jest nie wolno panu wierzyć. Także coś tu jest na rzeczy, tak? Tak jak mówię, na terenie obozu Auschwitz funkcjonował oddzielny obóz IG Farben. IG Farben również działało w okresie wojny w trochę ukryty sposób również w Nowym Jorku. Istniały na pewno porozumienia między wschodnim wybrzeżem a kapitałem, który funkcjonował w III Rzeszy. Także tu są bardzo dziwne historie, które no powiedzmy komuś zależy na tym, żeby powiedzmy tego nie wyjaśnić. Natomiast odnośnie słowa Holokaust, to słowo oznacza, to pochodzi z języka greckiego i oznacza ofiarę całopalną. I Douglas Lee wspomina, że w mitologii żydowskiej, już nie pamiętam w którym tam odcinku, jest właśnie wzmiankowane, że dopiero Żydzi wtedy osiągną władzę nad światem, jak złożą 6 milionów swoich obywateli jako ofiarę całopalną. O tym wzmiankuję, to jest tak jak mówię, odsyłam do książki. Czyli liczba 6 milionów już jest wcześniej wzmiankowana. Ona jest wcześniej ustalona, wcześniej wzmiankowana. Bardzo wątpliwe, żeby tylu Żydów zginęło. Na pewno parę milionów, ale raczej nie 6. Także tutaj jest pewna dziwna gra, która się toczy. Dziękuję bardzo za ten wywiad. Moim gościem był pan Zbigniew Modrzejewski, ekspert do spraw niemieckich. Jakub Zgierski dla magazynu Polskie Sprawy. Odsyłam również na swój fanpage na Facebooku Młot na marksizm. Dziękuję bardzo. Dziękuję.